padające non-stop śnieg uniemożliwiły w Badmintendorf rozegranie konkursu lotów narciarskich na mamucim obiekcie Kulm. Jeśli pogoda na to pozwoli, dzisiaj odbędą się nawet dwa konkursy. Norwek Emil Hegler-Skensen wygrał w czeskim Nowym Meście bieg na 10 km biatlonowego pucharu świata, polący bardzo dolnego Krzysztof Pływaczyk 54, a Tomasz Sikora dopiero 90. Nasi wicemistrzowie świata Andrzej Laszczak i Damian Dwanieczek zajęli we włoskim Oland czwarte miejsce w zawodach pucharu świata w saneczkarstwie na torach naturalnych. Zwyciężyli reprezentanci Rosji. Polscy hokeiści na trawie pokonali Szwedów.